Hej, cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z gry Deus Ex, Bunt Ludzkości. I tak, zajrzałem do swojego komputera, przejrzałem szufladę. Tak, okej. Okay. Tu jest drugi. Okej, okay. To jest troszkę inny komputer z tego co widzę. Rdzeń bezpieczeństwa, a to jest komputer, okej. Okay. Troszkę się tutaj może pobawimy. Dostęp ograniczony niestety. Mamy kamery. I pewnie będzie można je hakować w przyszłości. No ale cóż. Hopla. O, można skakać. Zapomniałem, że w tej grze jest taka opcja. Hopla. Dobra. Dzisiaj troszkę się zajmiemy na początku misją poboczną. A ty kim jesteś? Is it really you? God, whatever is going on at the factory must be serious. Damn purists. A no ba. Co myślałeś, że co, nie stworzą człowieka z robota? Okej, zrobimy mały trik. Zapiszę sobie grę. F5 można zapisywać? Można, dobrze. Drugi poziom zabezpieczeń. Włamie się. Zobaczymy, co się stanie. Aha, czyli nie mogę tego otworzyć, bo potrzebuję opcji ich zdjęć, zapraszać do wymiany. Dobra, tym się zajmę później. Poziom programu przejmującego zbyt niski. Poziom zabezpieczenia 2. Czyli nie włamie się tam, bo mam za niski poziom. A tu? Też 2. Chyba tu wszędzie będą na poziomie drugim zabezpieczenia. Czy jestem już na najwyższym piętrze? Nie. Jak się dostać jeszcze wyżej? Windą. To pojedziemy sobie jeszcze wyżej. A czemu by nie? Wow, naprawdę wysoko. Jaki widok. Kurde, już nie widać. Okej, jestem na środku. Tam coś jest, ale nie wiem jak tam się dostać. A ty kim jesteś? Adam Jensen. It's so good to have you back. Even if the conditions for your return aren't all that auspicious. Seraph didn't really tell me much, Athena. Just something about a break-in at the factory. How serious is it? Plenty. Some of our people were inside when it happened, working overtime. On a Saturday evening? Things have been difficult since we lost so many good people. Everybody's had to do extra shifts to meet deadlines. Most clients were understanding, but not every contract can be delayed. Especially the military ones. So what am I looking at here? David knows more than I do. Get to the helipad, he'll fill you in. Okej, czyli to jest ta Athena. Margolius. Margolis. David took the loss of our people very badly, Adam. I don't know if he can handle losing more. Kserokopiarka. Drukarka. Półka na książki oraz dokumenty. Co tu mają za książki? Nie wiem, czy to są prawdziwe książki, czy zmyślone. Okej, toalety. Męska toaleta. Nic, żadnych skarbów. Może w damskiej coś będzie. Nic, nawet kredytów, really. No cóż. Czyli tutaj tak naprawdę nic nie ma, a tu się nie dostanę. Ze smutku... smutek. Ale dobra. Winda. Jedziemy na dół. Jeszcze zostały mi dwa piętra do sprawdzenia. I biuro numer 23, z tego co tam pamiętam.
To jest moje biuro. Czemu jest niezamknięte? No tak, bo go nie zamknąłem. Dobra. Tutaj już sprawdziłem. Hopla! Jest i biuro 23. Tak na wszelki wypadek. Mam do niego kod, z tego co pamiętam. Właśnie, muszę sobie przeczytać jeszcze maile, bo e-booki mam tylko jeden e-book. A maila to już czytałem. Tak, tutaj pani Megan Reid sobie pisała z Dawidem. To też czytałem. Podrzuć jakoś klucze. Pies od Dane Gonzalez. Mam prawdziwy zgryz. Hotel dla zwierzaków jest przepełniony, a ja nie mogę znaleźć nikogo, kto by się zaopiekował Kubrickiem. Mogłabyś, Adam zawsze mi w tym pomagał. A tak właściwie Kubrick to też jego pies, ale tym razem nie mam co na niego liczyć. Zgódź się, proszę, to naprawdę słodka psina. Czyli główny bohater ma psa. Kolejny. Gdzie ty kurwa jesteś? B-Dog. Brandy musi mieć N-pozynę. To nie jest jakaś aspiryna. Od odstawienia aspiryny się nie umiera. Masz jeszcze 15 minut, żeby się ze mną spotkać przy stacji benzynowej. BNZ. Pewnie BNZ, a ja jeszcze ten benzynowej. Chyba, że tak naprawdę ktoś napisał w skrócie. A potem idę szukać pomocy gdzie indziej. Nie zawiedź mnie, gościu, please. Okej. Okay. Od Dawid. Sorry. Zaraz, zaraz, bo już coś pokręciłem. Okej, okay, to przeczytałem. Nowy login. To jest to. Pomniejsza sprawa bezpieczeństwa. Tak, 3716. To jest kod do tego biura. Słońce i deszcz. Też widziałem. Uaktualnienie też widziałem. Czyli kod mamy 3716. I porozmawiać z Willem. Pracuje w biurze 23. Jest tutaj ten Will? Ok, biuro jest puste, no to przeszukamy. 3716. Działa. Chyba nikt mnie nie widział. Przeszukamy sobie troszkę jego biuro. Moduł kredytowy. Świetnie. 53, no trochę mało. Tu coś jest. O, słyszę kroki. Co my tu mamy? Okej. Okay. Kolejne 3 dekady. Gdzie zastanie nas rok 2050? Kiedyś wierzyliśmy, że świat stanie się jednolitym państwowym tworem, czyli czymś czymś w stylu Stanów Zjednoczonych Ziemi pod globalną opieką swoistego wszechrządu. Dziś jednak widzimy, że przewidywania te były naiwne i nieprzemyślane. W rzeczywistości żyjemy w epoce, w której niezależne państwa i oficjalne rządy są w gruncie rzeczy wyłącznie liniami demokracyjnymi na mapach świata. Coraz więcej obywateli świata jest lojalnych nie względem państwowej flagi, lecz wobec prawdziwie nadpaństwowych tworów, które nadal świetnie sobie radzą. Korporacji. Aha, czyli te nadpaństwowe twory, czyli korporacje. Wobec tego przewidujemy, iż nadejdzie czas, gdy ludzie będą mieszkańcami państw, swoich pracodawców, a nie Chińczykami, Francuzami, Kanadyjczykami itd. W takim świecie to, co uważaliśmy za tradycyjne zbiorowości narodowe, jak na przykład Ameryka, rozpadnie się, by odnaleźć nową równowagę. Fajnie. Kolejne 3 dekady. Dobra, mamy jego komputer. O, maile. Świetnie. Zobaczmy. Nie zrozum mnie źle, nikogo nie oskarżam, ale jako szef ochrony Sarif mam mieć oko na absolutnie wszystko. Aha, czyli to jest szef ochrony. Do Will Rosselli. Kradzież na pozycję.
O co dokładnie mnie oskarżasz, Frank? Tak, brałem z laboratorium pewnej ilości neuropozyny. Potrzebuję jej do badań. Ale zawsze zapisywałem każdą użytą kroplę i wsadziłem do zamrażarki wszystkie niezużyte zapasy. I nie tylko ja, pracowałem wtedy do późna. Porozmawiałeś z Burgerem. Burgerem, tak, Burgerem. On to potwierdzi. Nie uszło mojej uwadze, że z laboratorium zniknęła neuropozyna. Najczęściej w nocy, kiedy pracowałeś, do późna. Chciałbyś to jakoś wyjaśnić. Czy ja mam te maile czytać od końca? What? Okej. Okay. Zobaczmy. Ted Burger. Wyniki badań. Czymkolwiek by się by nie było to, co ekipa Megan odgrzebała w pacjencie X, mamy do czynienia z czymś po prostu niesamowitym. Przeprowadziłem testy trzykrotnie dla pewności i nie ma żadnej dotychczasowej oznak odrzucenia. Po 8 miesiącach bez neuropozyny. Tego jeszcze nie było. Will, słuchaj. Muszę zniknąć, ale koniecznie sam zobacz te wyniki. Wpadnij do mojego biura, pokój 32. Jeśli drzwi będą zamknięte, wejdziesz na... Okej, okay, mamy kod. Kolejny mail. Uaktualnienie, to już czytałem, więc mamy z głowy. Postępy w rekrutacji. Witam wszystkich. Zarząd. Zdaję sobie sprawę z faktu, że wszyscy przepracowaliście wiele długich godzin, by sfinalizować zaległe kontrakty. Doceniamy wasze zwiększone wysiłki. Dziękujemy za niezachwiane poświęcenie dla naszej wspólnej, sprawnej, ciężkiej pracy. Usiłujemy zapełnić powstałe luki tak szybko, jak to tylko możliwe, ale znalezienie zdolnych naukowców, którzy sprostają wysokim wymaganiom firmy, nie jest łatwym zadaniem. Jeśli znacie odpowiednich ludzi na te stanowiska, proszę podsyłajcie ich do mnie. W międzyczasie dziękuję za cierpliwość. Niezmiennie oddanie firmie podczas tych ciężkich dni. Athena Margolis. Okej. Okay. Czyli muszę udać się teraz do biura. Do pokoju 32. I tam zobaczę te wyniki badań pacjenta X. Okej, okay, tu są biura z numerkami 20, więc zanim pójdę tam na górę, to jeszcze zejdę sobie na dół, bo z tego co pamiętam, na dole nie sprawdzałem tak za bardzo. Okej, okay, tu sprawdziłem. Tutaj też. Tu jest winda. W sumie tutaj nie ma nic za specjalnego. Chyba że porozmawiam jeszcze z tą panią. Nie. Okay. Okay, wszystko już mam, co jest mi potrzebne. Okej, okay, jedno do góry. Zobaczę sobie jeszcze. Okej, okay, kredyty 2700. Następny praxis 4450, a mam 550 punktów doświadczenia. No niestety to zbyt mało. To było 32, o ile się nie mylę. Zaraz. 31. 33, 35. The fuck? Może coś mi się pokręciło? Pokój 32. 9642. Jest i pokój 32. Kod to 9642. Działa. Dobra. Muszę jeszcze zobaczyć, jak mam ustawione dźwięki. Czy to jest dialogi? Okej, wszystko jest na maksa. Więc jest ok. Mimo wszystko gra jest dość cicha. Baton proenergetyczny. Cyberblasta? Czy tak on się nazywał? Na serio?
Baton proenergetyczny, cyber blasta. Odnawia jedną baterię. O, fajnie. Użycie w menu wyposażenia. Proenergetyk. Cyberblasta to sztuczna żywność energetyczna pełna protein i węglowodanów. Fajnie. Tak jak teraz mamy mielone, w którym jest 30% mięsa. Tam mają o wiele lepsze tutaj z tego co widzę. Dobra, szuflada. Moduł kredytowy. Kolejna szufladka. Kolejny moduł kredytowy. Świetnie. Ok, tu mamy e-book i kolejny e-book. O, proszę. Password Eclipse. Świetnie, mam dostęp do komputera. Wow. Dobra, tu mamy kolejne do przeczytania. Człowiek jutra. Historia Hugh Darrowa. Punkty zwrotne. Ojciec Darrowa, Sir Martin Darrow, rekin branży medialnej i założyciel Picus Communication, zapisał syna do prestiżowej szkoły Skycliff, chyba tak to się czyta, a potem Stu. Hugh jako urodzony atleta dowodził drużyną futbolową rugby i krykiet, ale pomijając zajęcia sportowe, uznawał szkołę za nudną i mało ambitną. Po jej ukończeniu zrezygnował z pójścia do koleżu. Jego zainteresowania dotyczące projektowania i budowy sterowanych komputerowo urządzeń mechanicznych już w wieku 10 lat stworzył prymitywnego robota. Jako 16-latek skonstruował prowizoryczne laboratorium robotyczne. Otworzyły mu drogę... What? A, widzicie, tu jeszcze jest coś. Laboratorium... Robotyczne. A, urządzeń mechanicznych otworzyły mu drogę do pierwszych na świecie zawodów, wojen robotów w roku 1994. Nie udało mu się zwyciężyć, ale podczas omawiania pomysłów na projekty z innymi znajdującymi się tam ekspertami w dziedzinie robotyki usłyszał o prowadzonych na Uniwersytecie Stanford badaniach nad ludzką motoryką. Miały one na celu stworzenie lepszych protez dla ludzi ich potrzebujących. Darrow przedłużył swój pobyt w USA, by spotkać się z kilkoma naukowcami, specjalistami od biomechatroniki. Okej, nie wiem, czy to jest ten Hugh Darrow, to jest prawdziwa osoba, czy tylko wymyślona w grze. Ale to, co zrobił, to dość ciekawe. Okej, drugi. Wow, badania kompozytów, ostateczne wyniki testów. Początkowe zmienne warunki testu. Kompozyt biomatrycowy 1 został stworzony przy użyciu projektu biochipu B7, który z kolei używa zlepków PEDOT. Biomatrycowy. Raczej to mnie mało interesuje. Został stworzony... Próbki tkanek obydwu kompozytów były poddawane testom na oznaki odrzucenia związane z początkiem SND. Syndrom niedoborów Darrowa. Co 7 dni. Po 3 tygodniach testów kompozyt wykazywał niskie poziomy enzymów cytotoksyny MSDSY, związane zwykle z początkiem syndromu odrzucenia. Poziomy tych enzymów zostały zgodnie z oczekiwaniami. Rosły zgodne z oczekiwaniami z 20 jednostkami neuropozyny podanymi w tygodniu 5 w celu rozbicia nagromadzenia wokół biochipu tkanki glejowej. Kompozyt 2. Z kolei nie wytworzył żadnego z enzymów aż do tygodnia 6. Po tym czasie wykryto śladowe ilości CM, które jednak zniknęły w następnych tygodniach. Mogę dzięki temu przesunąć hipotezę, że enzymy są w rzeczy samej rezultatem formowania nowej tkanki nerwowej, kompatybilnej z pierwszą matrycą, otaczającą zlepek PEDOT. W celu potwierdzenia tego trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe testy. Na szczęście Dawid poinformował mnie, że w ostatnich miesiącach udało się pozyskać nowe próbki tkanki pacjenta X. Czyżby pacjentem X był Adam Jensen? Nie wiem. Tu przeczytałem. Został jeszcze komputer Eclipse password. Eclipse. Przyznałem dostęp. Kawa późną porą.
Andrea Van Wessel. Chyba po prostu jestem pełna niespodzianek. Andrea, musisz mi powiedzieć, co do diabła stało się tej nocy. Po pierwsze, nie miałem pojęcia, że jesteś zainteresowana i że w ogóle jesteś w laboratorium, ale kiedy poszedłem odłożyć nadmiary N-pozyny i przyłapałem cię, jak sięgałaś do zamrażarki, no nie muszę chyba mówić, że to była bardzo przyjemna niespodzianka. Dzięki Bogu Rossellini nas nie przyłapał. Okej, okay, czyli oni tam sobie się zabawiali, ale przyłapał ją w laboratorium, kiedy sięgała do zamrażarki, czyli to ona jest tą winną. Andrea Van Wessel. Aha, więc takie to buty. Dobra, jeszcze zobaczymy, co tam Frank Pichard mówi. Ważne. Jak bez wątpienia wiecie, w mieście ostatnio kwitnie terroryzm. Dział IT pracuje dniem i nocą, by ochronić firmę przed zewnętrznymi atakami, ale wy utrudniacie nam pracę za każdym razem, gdy nie stosujecie się najprostszych zasad bezpieczeństwa sieci. Dlatego muszę wam przypomnieć o blokowaniu ekranu komputera za każdym razem, gdy od niego odchodzicie, zmienianiu hasła co 6 tygodni zgodnie z ustalonymi zasadami, nie spisywaniu swojego hasła i nie przekazywaniu go innym osobom, o ile ten ktoś nie ma uprawnień administratora systemu. Surfowanie po internecie i po internecie wyłącznie w zaciszu i bezpieczeństwie domowych pieleszy. What? Proste zasady, ludzie. Spróbujmy ich przestrzegać. Frank Pichard, szef bezpieczeństwa sieci. No jasne, a tutaj jest hasło zostawione. Genialne. Ok, nic tu więcej nie ma, prócz tego. Oto szybu, który wygląda dość ciekawie. Oho! Dostałem jakąś aktualizację zwiadowca. Coś się zmieniło? Nic. Jestem w kolejnym biurze. Wow. Andrea Van Wessel. To jest biuro tej dziewczyny lub tej kobiety, która ukradła te nadmiary N-pozyny, czy jakoś tak. Jakoś tak to się chyba nazywało. Dobra. Mam trochę modułów kredytowych. I co my tu mamy? Wiadomości. Okej. Okay. To są wiadomości z dzisiaj, czyli nic nowego w sumie. Mamy komputer. O, proszę, bez hasła, świetnie. Zabawa w detektywa. Pozdrowienia. Shine Ferret, coś tam. Nuclear Snake ma dla ciebie zadanie. Doszły mi słuchy, że ktoś tu kradnie neuropozyny już od jakiegoś czasu. Wiesz, ile to jest warte? Podejrzewam, że ktoś odsprzedaje ją na czarnym rynku. Musimy szybko rozgryźć tę sprawę i przedstawić ją Dawidowi, zanim zrobi to Jensen. Huhu! Piszesz do, czyli on do niej napisał, Frank. Piszesz się na nocną detektywistyczną robótkę. Mam kamerę ustawioną na nagrywanie, gdy jest wewnątrz laboratoryjnej zamrażarki. Ale dziwnie by wyglądało, gdyby ktoś mnie przyłapał na jej montowaniu. Ty z kolei jesteś zawsze pełna niespodzianek. Piszesz się na to. Ted Burger. Musisz mi powiedzieć, co do diabła stało się tej nocy. Po pierwsze, nie miałem pojęcia, że jesteś za... A, dobra. To jest to, co on do niej napisał. Tu jeszcze jest od Ateny Margoulis kolejny mail. Doszły mnie słuchy, że wielu z was zgłasza nadgodziny związane z przyspieszonym tempem pracy i nadganianiem terminów. W związku z tym chciałbym przypomnieć wam zasady godzin nadgodzin. O, zobaczymy, jakie mają tutaj zasady nadgodzin. 8 godzin pracy jednego dnia roboczego lub 40 godzin pracy w zwykłym tygodniu roboczym jest upoważniony prawie do otrzymania 100% swojej standardowej stawki za wszystkie przepracowane nadgodziny. Zachęcamy was jednak do rozważenia alternatywy wymiany godzin 1 do 1 na godziny płatnego urlopu, gdy już zdołamy uporać się z terminami. Proszę poinformować swojego poinformowanie swojego nadzorcy jednostki o
preferowanej przez was opcji, nie później niż do piątku, do 11 rano. Jeżeli do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, zastosujemy drugą metodę rozliczania. Ok, to już mamy z głowy. Czy to by było wszystko w tym biurze? Komputer. Nie, jeszcze to jest do przeczytania. Tak myślałem, że coś pominąłem. Dobra. Droga Bell Tower. Krótki opis korporacji. Grupa Bell Tower zapewnia maksymalne spektrum prywatnych usług wojskowych i ochroniarskich, dopasowanych do każdych potrzeb. Korporacja narodziła się w roku 1997, oferując konsultacje w dziedzinie bezpieczeństwa i usługi ochrony osobistej, ochroniarskiej. Oprócz biur w Afganistanie, Bahrajnie, Iraku, Kenii, Indiach, Stanach Zjednoczonych, posiadamy w Anglii siedzibę główną będącą umocnionym drapaczem chmur, gotowym pełnić rolę bazy wojskowej. Wśród innych kluczowych placówek znajduje się baza morska w rejonie Zatoki Meksykańskiej, placówka treningowa w Bangalore i w Indiach. Usługi Bangalore są przygotowane pod klientów międzynarodowych, łącznie z rządami i agencjami międzynarodowymi. Jesteśmy również zarejestrowani aktywnym współpracownikiem ONZ. Zapewniamy specjalistyczne zabezpieczenia i metody redukcji ryzyka, by zapobiec najpoważniejszym zagrożeniom, ponadto eksfiltrację, odbijanie zakładników, neutralizację zagrożeń i operacje szybkiego reagowania. Bla, bla, bla. Nic się tak naprawdę nie dowiedziałem. Prócz tego, że to ona jest winna. Tylko komu mam to zgłosić? Ciekawe. Chyba temu Pitchardowi. W sumie on tu jeszcze jest w tym biurze, więc sobie do niego pójdę. Tak, tylko na którym piętrze był? Chyba tu gdzieś. Tu na pewno nie. Tutaj też nie bardzo. Myślę, że powinienem zejść poziom niżej. Kible. Chyba już je sprawdzałem, z tego co pamiętam. Ale nie zaszkodzi zrobić to jeszcze raz. Nope. To też sprawdziłem. Zejdę sobie piętro niżej i po prostu jeszcze do tego Pitcharda pójdę. Tak mi się wydaje, że on powinien być na tym piętrze. Nie pamiętam, w którym pokoju. Nie, to jest ten 23, nieszczęśliwy. To też nie, 27. Okej, to musi być to. Dokładnie. As enjoyable as this little chit-chat has been, isn't Sarif waiting for you at the helipad? O, proszę. Ominąłem to. Baton. Przyda się. Czemu nie? No i dobra, skoro jemu nie mogę tego zgłosić i dostać ekspa za to, no to cóż. Lecimy do tego helipada. I się dopiero zacznie prawdziwa gra, bo ten drugi, trzeci odcinek to po prostu same gadanie. Same czytanie praktycznie. Ale warto było. Dowiedziałem się czegoś ciekawego przynajmniej. Kosz. No i dobra, wiecie co, tu sobie zapiszę i zakończymy ten odcinek i w następnym odcinku już będzie trochę akcji, będzie się trochę działo. A jeżeli po prostu nudzi was gra Deus Ex, no to możecie obejrzeć sobie Red Faction Armageddon, w którym jest po prostu mnóstwo akcji, mnóstwo się dzieje, jest mnóstwo strzelania, wszystkiego co tylko zapragniecie. Tu jest bardziej tak spokojnie i RPGowo. Ale będzie akcja, bo to wiecie, pierwsze odcinki. Dobra, mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, napiszcie jakiś komentarz. Możecie dać łapkę w górę. Jeżeli chcecie zostać moim widzem, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To wszystko z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!